Wilki Zając, Przygody Gąski Balbinki, Miś Uszatek i wiele więcej. W dzisiejszym odcinku pragniemy razem z Turpatem, którego kanał jest podany w opisie, zaprezentować 5 kreskówek, których gimby nie znają. Kolejny film animowany to Tabaluga, czyli generalnie wiecie, Jakubie zrób mi loda i tak dalej. Jednakże wspomnę, że to jest tylko i jeszcze raz tylko przeróbka. Takowe słowa nigdy nie pojawiły się w tej kreskówce. Co powiedzieć o fabule? Szczerze to niezbyt wiele. Młody smok, syn Tyriona, potrafi latać, zionąć ogniem, strzelać laserami z oczu oraz granatnika niczym Far Cry. No dobra, może te dwa ostatnie nie, ale tak czy siak potrafi latać i zionąć ogniem. Czyli po prostu smok. Broni tak zwanej Rajskiej Doliny, a całość dzieli się na kilka serii. Głównym takim, wiecie, wrogiem i czarnym charakterem jest Arctos, czyli bałwan. Dosłownie bałwan. Choć w umyśle też bałwan. Nosi czarny cylinder i uważa się, wiecie, za takiego, kurde, złego. Serial zawsze przypominał mi Jamesa Bonda lub Sherlocka Holmesa. Miś Uszatek, czyli zapewne dobrze znana przez niektórych kultowa dobranocka. Kiedyś tego wspominam, zawsze leciała o 19 chyba, coś koło tego. Znana również pod tytułem Przygody Misia Uszatka. Oczywiście wiecie, polska produkcja to profeska. O czym mówi całość? Pluszowy miś z oklapniętym lewym uszkiem, co jest dość charakterystyczne, można to zapamiętać. Zazwyczaj odpowiedzialny, choć trafiają mu się też poczynania nieprzemyślane. Występuje każdorazowo w dwóch rolach narratora na początku każdego odcinka, gdy podczas wieczornego układania się do snu wspomina jedną ze swych przygód i na końcu, gdy podsumowuje ją krótkim morałem. Generalnie zawsze się zastanawiałem, czy one są prawdziwe, czy to po prostu jest wymysł naszego misia Uszatka. Kolejną kreskówką, o jakiej chciałbym wspomnieć, jest Łap Gołębia, a właściwie Dastardly i Matley. Cóż, mówię na to Łap Gołębia, ponieważ w czołówce serialu nagminnie to powtarzano. W serialu grupa wojskowych lotników próbuje przechwycić, jak można się spodziewać, gołębia pocztowego. Zawsze się zastanawiałem, po cholerę oni go łapią. Dopiero niedawno uzmysłowiłem sobie, że pewnie on niesie ze sobą jakieś wiadomości. Tak czy siak, jest to dość nieokrzesana ekipa, złożona z kierownika eskadry Dicka Dastardleya, śmiejącego się jak hiena i łasego na medale psa Matleya, tchórzliwego Ziliego oraz Klanka, który konstruuje najprzeróżniejsze maszyny lotnicze, za pomocą których gołąb ma zostać złapany. Idąc za przykładem strusia pędziwiatra, owego ptaka nie jest łatwo złapać. Jako ciekawostkę mogę dodać, że kreskówka ta doczekała się dwóch różnych wersji dubbingowych, jak i zmienionych nazw postaci. I tak zamiast Dicka, Matleya, Ziliego i Klanka mieliśmy Wredniaka, Bałwana, Kretino i Tempaka. Nie byłem fanem tego polskiego nazewnictwa. Mój tata w dzieciństwie posiadał taki projektor, czyli naprawdę stara rzecz. Pokazywał mi różne kreskówki, w tym Rexia. Nie pamiętam jednak zbyt dużo ze względu na to, że oglądałem, gdy byłem naprawdę mały, a wręcz bardzo malutki. Oczywiście cała bajka, jak to się kiedyś mówiło, była niema. Na pewno przekazywała więcej wartości niż te dzisiejsze gówna. Istnieje także anglojęzyczna wersja serialu wyprodukowana przez Village Production. Serial był też emitowany w ZSRR. W Rosji Rexio jest znany jako Sobaka Rex. Ojeny, prawie jak radziecki pies. Papai to niewątpliwie najstarszy reprezentant tej listy, gdyż jego pierwsze komiksowe i kreskówkowe wersje pojawiały się w czarno-białych latach 30. Napakowany marynarz z wieczną fajką w ustach i tatuażem w kształcie kotwicy bawił wiele pokoleń. Cóż, na mnie też trafiło. Jego perypetie i przygody w większości przypadków polegały na ratowaniu jego damy z opresji. Ta chuda szkapa zawsze wpakowała się w jakieś tarapaty, a nasz twardziel rzucał się jej na ratunek. Był on niezwykle silny, a swoją moc zawdzięczał szpinakowi. Po jego zjedzeniu budziło się w nim coś niesamowitego. Cóż, po tej kreskówce nigdy nie skrzywicie się, gdy zobaczycie szpinak na talerzu. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kanał mojego kolegi Turpata, czyli Gimby Nie Znają, w którym mówimy o kolejnych 5 fascynujących kreskówkach, których gimby nie znają. Zapraszam na jego kanał, link macie w opisie, jak i adnotacja na filmie. Chciałbym tylko powiedzieć na koniec widzom, właśnie moim i tym, którzy są od Turpata, Fuzjonka i tak dalej, abyście nie oceniali mojej twórczości na starych filmach sprzed kilku miesięcy, które były faktycznie słabe, bo ciekawostki były zbyt oczywiste. Jednak te fakty, które wyszukuję teraz, naprawdę się nad nimi staram, szukam z różnych wywiadów i tak dalej, a ułapki i tak już nie żebrzę, a wręcz nie mam zamiaru, więc się nie martwcie. Do kolejnego odcinka zapraszam już w niedzielę, cześć!